Najwyższemu, że mogłem poznać Roberta, że mogłem z nim grać, że mogłem się od niego uczyć bardzo wiele. Na pewno nie byłbym tym, kim jestem bez niego. Na pewno bym nie był takim muzykiem, jakim jestem bez Roberta. Ale wiem, że spotkamy się, tak jak w Gladiatorze było. Spotkamy się, ale jeszcze nie teraz. Myślę, że na pewno. Prędzej czy później jeszcze nie raz będziemy grali. Mirek Sarkowski, Deadlock, Kryzys. Dzisiaj przyjechał specjalnie dla Roberta. I będzie święty szczyt. Mirek. I naszej Szymon. Słuchajcie, jakby Robert był tutaj, powiedziałby tak. Hey brothers, sisters and brothers. Bracia, siostry i bracia. Słuchajcie, mieliśmy po 18 lat. Dowiedzieliśmy się o tej muzie, o tej wspaniałej muzie, która zmieniła losy nie tylko muzyki, ale i świata. No i graliśmy, no po prostu było super. Robert, dzięki ci za tą wielką przygodę, którą przeżyłem z Kryzysem. I Robert Bielecki na zawsze z nami. Jego marzeniem było zagrać w Afryce. Ja wiem, że on tam był z nami. Graliśmy z Mike Zulu, to jest prawdziwy afrykański Marley. Mike Zulu, który jest aktywistą, pieśniarzem, który walczy o prawa biednych i uciśnionych, jest głosem ludu. Słuchajcie, odnowiło mi się to, czym jest naprawdę reggae. To jest niesamowite. Żebyśmy tego nie stracili tutaj. Wielki Babilon upada.
poprzednią rozmawiałem z Robertem o jednym dźwięku, czyli o tym, co przed chwilą grałem. A potem wyszliśmy na scenę i graliśmy psa. On ten przyjechał na jeden kawałek. Ktoś go przywiózł tam z lupką. No i to był ostatni koncert, który graliśmy. Teraz jest następny. Czego nam trzeba?
Zebraliśmy się w tym miejscu dla Roberta i było pięknie. Właśnie. To ja powiem już tylko pokój i pokój miłość. Tak bez ściemy, naprawdę. Dzisiaj to było czuć.
chciałbym na koniec, żeby już naprawdę tak się rozejść w pokoju. Psalm 125, psalm pokoju dla wszystkich, żeby był pokój w naszym kraju, żebyśmy się nie gryźli, nie zagryzali nawzajem, żeby miłość panowała, jedność, miłość i pokój, żeby byli braćmi i siostrami. Psalm 125. Pokój w sercu.